Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, podjął decyzję o realizacji pilotażowego programu na rzecz wsparcia dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i ich rodzin, pod nazwą Niebieski Promyk. Oczywiście mamy poradnictwo specjalistyczne, mamy przedszkola, mamy szkoły z klasami integracyjnymi, a to wszystko, widzimy, jest za mało. Dlatego też zobowiązani jesteśmy, szczególnie w stosunku do rodziców, wspierać właśnie ich. Takim wsparciem ma być właśnie program Niebieski Promyk, który położy głównie nacisk na zwiększenie zajęć rewalidacyjnych oraz wsparcie rodziców i nauczycieli poprzez system porad i konsultacji. Tym programem obejmiemy około 90 dzieci. To jest dość duża grupa. Oczywiście ten projekt będzie realizowany przez kilka miesięcy. Jest już realizowany. Realizacja rozpoczęła się 12 lutego i potrwa do 25 maja bieżącego roku. Cieszymy się, iż z inicjatywy prezydenta miasta projekt ten jest realizowany z uwagi na to, że wsparcie tym osobom jest konieczne, jest potrzebne. I tak naprawdę wszyscy musimy uczyć się tego wsparcia. Wszyscy musimy potrafić i wiedzieć, w jaki sposób pomóc, a nie zaszkodzić. Władze Suwałk zachęcają rodziców do skorzystania z porad w 5 punktach konsultacyjnych. Ich lokalizacja oraz grafik działania jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Szczegóły dotyczące programu Niebieski Promyk można również uzyskać u pracowników Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu. Trwają intensywne prace przy budowie hali sportowo-widowiskowej. Obecnie zakończono już pierwsze prace ziemne i rozpoczęto budowę fundamentów i stóp fundamentowych. Na największą część fundamentu wylano ponad 200 m sześciennych betonu. Na tym etapie ta część prac jest wykonana w prawie w 50%. Ta hala jest nam potrzebna, bo mamy deficyt hal sportowych w naszym mieście. Widzimy, że te różne dyscypliny sportowe potrzebują, szczególnie w okresie zimowych, takich obiektów. W ostatnich latach udało nam się wybudować dużo boisk. I to każdego roku powstawały nowe boiska, natomiast hal sportowych nie budowaliśmy. Dlatego też wybudujemy teraz coś większego, a ta hala ośrodka sportu i rekreacji dotychczasowa będzie też oczywiście służyła tym potrzebom. Budowa największej jak do tej pory hali w całym województwie podlaskim potrzebna jest również dla rozwoju suwalskiej siatkówki. Bez tego obiektu pierwszoligowy Ślepsk Suwałki nie ma szans na awans do siatkarskiej plus ligi. To jest marzenie klubu Ślepsk Suwałki od już jakiegoś czasu, które zostało głośno powiedziane, że tak chcemy, marzymy o tym, żeby kiedyś zagrać w najlepszej klasie rozgrywkowej. A jak wiemy wszyscy, już przytaczaliśmy to wielokrotnie na łamach prasy, że bez odpowiedniego obiektu nie otrzymamy licencji, nawet jeżeli sportowo awansujemy i wygramy pierwszą ligę. Nasza hala ośrodka sportu i rekreacji, w której obecnie gramy, jest obiektem za małym, za niskim. Część kosztów budowy Suwałki Arena pokryje dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na razie mowa o kwocie 10 milionów złotych. Jednak po tym, jak okazało się, że inwestycja będzie droższa niż zakładał kosztorys inwestorski, miasto Suwałki szuka możliwości zwiększenia dofinansowania. W marcu rusza nabór do przedszkoli i szkół podstawowych w Suwałkach. Z inicjatywy Czesława Renkiewicza, prezydenta Suwałk, miasto Suwałki jako jedne z nielicznych w kraju zdecydowało się, by zwolnić z opłat za uczęszczanie do przedszkoli wszystkich rodziców suwalskich dzieci. Miejsc w przedszkolach mamy stosunkowo dużo w Suwałkach, bo 89 oddziałów przedszkolnych chcemy od nowego roku utworzyć. 69 oddziałów powstanie w przedszkolach, natomiast 20 w szkołach podstawowych. W sumie 2043 miejsca. Z analizy wynika, że miasto Suwałki dzieciom, które w roku szkolnym 2018-2019 mają prawo do wychowania przedszkolnego, to znaczy 3, 4, 5-latki i obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, to znaczy 6-latki, zapewni w 100% miejsca w przedszkolach. By zostać zwolnionym z opłat za przedszkola, trzeba spełniać dwa podstawowe warunki. Być mieszkańcem Suwałk i odprowadzać na rzecz miasta Suwałki swój podatek.
podatek dochodowy, co można uczynić właśnie teraz przy okazji rozliczeń rocznych z podatku. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i szkół podstawowych rusza 6 marca o godzinie 8 rano i potrwa do 19 marca do godziny 15. Szczegóły dotyczące naborów można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz uzyskać u pracowników Wydziały Oświaty, Wychowania i Sportu.